Dobra, więc z poolroomsami stało się coś dziwnego i to nie jest dobry znak. Zatem poolroomsy stały się nagle czerwone i zmieniły się w zupełnie inny poziom backroomsów. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Nagle cały poziom stał się niesamowicie mroczny, a woda zamieniła się w krew? Czy w inną czerwoną substancję? A no, jeżeli zastanawiacie się, co tak naprawdę stało się z tym poziomem backroomsów, to mam dla was jedną odpowiedź. To trochę inny poziom i jest znany jako Flash Pulse. I to właśnie nim zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, standardowo zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem zaczynajmy. Tak więc Flash Pulse, czytaj w tłumaczeniu na polski, mięsne stawy? Stawy mięsa? To 157 poziom backroomsów stworzony przez fanów. Także, no, nie jest kanoniczny, a skala trudności przetrwania ten poziom została sklasyfikowana jako 5, wobec tego jest to poziom niebezpieczny, niestabilny i jest tutaj od groma bytu, wręcz ich inwazja. Tak więc zacznijmy od tego, skąd wziął się sam poziom i jest to pewna wariacja na temat zupełnie innego fanowskiego poziomu backrooms, czyli na temat poolrooms. A jeżeli nie wiecie, czym są poolroomsy i z czym to się je i tak dalej, to teraz tego nie będę wyjaśniał, ponieważ na moim kanale znajduje się już oddzielny film na ten temat. Tak więc linka trzeba macie w opisie, albo nawet teraz wyświetla się gdzieś w karcie na górze, o ile nie zapomnę tego tam dodać. A z tym bywa różnie. Tak więc, jak sugeruje opis poziomu na stronie mu poświęconej, Flash Pool składa się ze skomplikowanej i niebezpiecznej przestrzeni geometrycznej. Eksploracja może nieoczekiwanie doprowadzić do śmiertelnych spadków, ogromnych otwartych przestrzeni lub klasa... Co? Dobra, bo wydaje mi się, że trochę ciężko będzie wam cokolwiek skumać z takiego opisu, tak więc pozwólcie, że opiszę to wszystko w taki sposób, w jaki trzeba to opisać. Tak więc Flash Pulse jest poziomem bardzo podobnym do Pool Rooms, aczkolwiek jednocześnie zarazem zupełnie innym. A podstawową różnicą jest inny odcień substancji w tutejszych zbiornikach. I nawiasem mówiąc, nie jest to czerwona woda, a wiadomo co. I nie, nie jest to to, o czym sobie pomyśleliście, a wiem, o czym sobie pomyśleliście, bo ja pomyślałem o tym samym. Nie, no żartuję, całe. Ale tak naprawdę ani to czerwona woda, ani to krew, a jest to tak naprawdę płynny ból. Liquid Pain. Jednakże gdyby tego było mało, to nie jest zwykły płynny ból. To jest specjalny płynny ból. Bardziej kwaśny, żrący i o wiele, wiele bardziej toksyczny w dotyku, niżeli jego zwykła, normalna, regularna wersja. Tak więc, jeżeli wpadniesz do całego zbiornika wypełnionego akurat tym Liquid Painem, to nie będzie z tobą najlepiej, a raczej nie będzie już z ciebie nic. Aczkolwiek, żeby nadać trochę pozytywnego kontekstu tej na maksa beznadziejnej sytuacji, jeżeli mniejszą, nie oszukujmy się, większą ranę spowodowaną działaniem tego Liquid Painu polejesz wodą migdałową, to wbiera ci się to zagoi, tak więc pamiętaj o tym mordzie, jak tam będziesz wchodził. Jednakże wobec tego wszystkiego pojawia się pewne pytanie. Dlaczego Flash Pulse nazywają się Flash Pulse, jak to, co pływa w zbiornikach, nie ma żadnego związku ze słowem flash, ani ze znaczeniem tego słowa? Ano, już tłumaczę i to będzie najgłupsze wytłumaczenie, jakie moglibyście sobie wyobrazić. Liquid Pain, pływający w tych zbiornikach wodnych na poziomie, stale wydaje pewien dźwięk. I najprościej mówiąc, jest to dźwięk rozrywania. I wy chyba bardzo dobrze będziecie wiedzieli, czego rozrywania, a co więcej, w samym Liquid Painie pływają kawałki mięsa. Wiecie, czyjego. Aczkolwiek z drugiej strony trochę się to nie klei, ponieważ jeżeli Liquid Pain jest na tyle toksyczny, to raczej ono dawno powinno się wyżreć tutaj, czy coś, rozpuścić, zniknąć. Coś tu się nie klei, chłopaki. Co więcej, cały poziom jest zupełnie ciemny, a mam przez to na myśli, że kiedy pomieszczenia w poolroomsach były względnie jasne, tak tutaj jest po prostu bardzo często ciemno. Co więcej, cały poziom, jego powierzchnia, jego pomieszczenia bywają mocno nieprzewidywalne, ponieważ niekiedy podłoga może się tak jakby zatrzymać, ponieważ w pewnym miejscu nagle może znajdować się niewidoczna dziura, albo chociażby w jeszcze innym miejscu może pojawić się coś, co z reguły nie miało się tam pojawić, albo chociażby możesz wejść do pewnego korytarza, który wydaje się być gigantyczny, a tak naprawdę będzie bardzo malutki i ciasny. Wszystko zamienić może się dosłownie w momencie, ponieważ w jednej chwili idziesz sobie przez zwykły korytarz, a nagle w jego połowie spawnuje się ściana, a ścieżka prowadzi przez tą ścianę i masz wtedy problem. Tak jest, Flash Pulse bywa po prostu mega nieprzewidywalne, ponieważ cały czas zupełnie losowo się zmienia. Jednakże, oj nie, to nie jest koniec waszych zmartwień, ponieważ to dopiero pierwsze
nieudogodnienie na tym poziomie. Drugim jest chociażby fakt, że ściany są tutaj bardzo szorstkie i nieprzyjemne. Albo raczej bardzo niebezpieczne i śmiercionośne. No dobra, może trochę przesadzam, aczkolwiek bywają one tak szorstkie jak papier ścierny. W najgorszym wypadku składają się z jakiegoś bardzo szorstkiego, kolczastego materiału. Najprościej mówiąc, jeżeli otrzesz się o te ściany, to będzie trochę bolało. Jednakże wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, jaką ten poziom ma ci do zaoferowania, jest miejsce, w którym się na nim zespawnujesz, a jest to wyspa. I wyspy mają to do tego, że są dookoła otoczone wodą zazwyczaj, ale tutaj nie ma tej wody. Tu jest Uber Liquid Pain. Wobec tego, żeby wyrwać się z tej wyspy, która będzie bardzo malutka, będziesz musieć wykorzystać wszystkie swoje parkurowe umiejętności i przeparkurować się do kolejnego dry spota. No ale z drugiej strony może ci się to nie udać, ale wtedy wpadniesz do Liquid Painu i staniesz się kolejnym składnikiem, jak to ktoś kiedyś określił, zupy mięsnej. Jednakże spokojnie, poziom ten posiada jeszcze jedną rzecz, która jest typowo randomowa. Wcześniej wspomniałem o losowych zmianach tego poziomu. I mowa tutaj o cyklu dnia i nocy, który non-stop się zmienia. Mam przez to na myśli, że noc i dzień trwają bardzo różnie i również losowo. Raz dzień może trwać kilka dni, albo kilka godzin. Za to noc może trwać kilka godzin, albo kilka dni. Ponadto funkcjonowanie tych pór dnia jest dość zwyczajne dla backroomsów, ponieważ za dnia jest fajnie, jasno, widzisz w miarę normalnie. Natomiast nocą jest totalnie ciemno i lepiej nie poruszać się bez latarki, a co więcej, wówczas nie tylko ty będziesz poruszał się po poziomie, ponieważ wtedy zewsząd wylezą także wszystkie inne byty zamieszkujące ten poziom, a będzie ich całkiem sporo. Tak więc skoro mowa już o bytach zamieszkujących ten poziom, z takich najciekawszych wyróżnić może zasadniczo dwójkę. I pierwszy rodzaj bytu to dripperzy, czytaj w liczbie pojedynczej dripper. I nie chodzi o takiego drippera, jakiego macie na myśli. Otóż dripperzy z Flesh Pulse to po prostu góry mięska zupy mięsnej. Najprościej mi to tak określić, mają po prostu wielkie zęby i będą chcieli cię zeżreć. Takie zwykłe potwory z filmu, wiecie o co chodzi. Natomiast drugim bytem zamieszkującym to miejsce jest pewna wariacja na temat party goersów z poziomu fan. Aczkolwiek najprościej mówiąc, są to po prostu bardziej niebezpieczne ich wersje i po prostu to tyle w tym temacie. Aczkolwiek teraz słowem końca pozostają dwie kwestie. Po pierwsze, jak dostać się na ten poziom, o ile ktokolwiek jest na tyle głupi, żeby faktycznie chciał się tam dostać z własnej woli, a możesz to zrobić przez pewną wnękę w ścianie w pool roomsach, ale nie polecam, a żeby wyjść z tego miejsca, chociażby możesz snowclipować się przez pewne okno. I radziłbym ci to zrobić, jeżeli z jakiegoś głupiego powodu nagle znajdziesz się w Flash Pulse. Taka mała rada ode mnie. Dobra, tak więc propos tego poziomu backroomsów to byłoby już tyle w dzisiejszym filmie. Wielkie dzięki za oglądanie, zostaw suba na kanale, także kciuki w pod tym filmem. Padnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem ja będę się już zwijał, trzymajcie się do kolejnych odcinków, mówi Dozmondar, miłego dzienka wam życzę, siemano, cześć!